na strój estradowy, ile się wydaje mniej więcej kwota? Rzuć kwotę. O Jezus, nie mam pojęcia. Wiesz co, tę kurtkę mam już zaraz rok, ale była wykorzystana tylko dwa razy. Raz do mojego teledysku i raz na podpisywanie płyty. No, są to rzeczy, na które warto wydać pieniądze, dlatego że jednak wygląd sceniczny jest ważny i tak cię zapamiętają ludzie i tak muszą cię kojarzyć, więc warto wydać. Nie uważam, że trzeba szastać pieniędzmi, po prostu wystarczy pomysł, materiał, który dobrze sprawdzi się na scenie, pomysł, tak jak było w przypadku pierwszej sukni, którą sama z Kasią Śródką zaprojektowałam. Natomiast dwie kolejne suknie to Wiola Piekut, która specjalnie dla mnie uszyła tę, kocham fuksję, i czarną z dekoltem, to jest też Wiola. Mam naprawdę wspaniałych ludzi, którzy pomagają mi te rzeczy wykonać, więc gdzieś mi wpada jakiś pomysł i później mam masę naprawdę zdolnych ludzi, którzy wykonują te wszystkie detale, które mam na sobie. Widzę, że tak idziesz tak trochę w gotyk ostatnio. No właśnie, jakoś tak wyszła. Ty jakoś specjalną uwagę przywiązujesz do estradowego stroju? Tak, no myślę, że każdy przykłada do tego uwagę, jednak taki odbiór wizualny jest też bardzo ważny, zarówno dla nas, ale też myślę, że dla widzów. Poza tym jestem kobietą, więc uwielbiam się stroić i to jest dla mnie bardzo miłe.